Dziś powiem o najnowszych badaniach. One potwierdzają te, które były wcześniej, bo na temat tego, o czym za chwilę powiem, badań jest prawie 2000 i one wszystkie są zgodne co do tego, co powiem. Ale no, to są nowe i niedawno papie ogłosił. Zostały przeprowadzone wprawdzie nie na ludziach, ale na szczurach, ale to jest w zasadzie na jedno wychodzi, bo nie bez przyczyny na szczurach się je robi. I dotyczyły skutków jedzenia żywności wysoko przetworzonej. Okazuje się, że to, co nam smakuje, nie jest dla nas zdrowe. Nie jest to żadna nowe odkrycie. Mnóstwo osób o tym wie, dlatego mnóstwo osób szuka sposoby na to, żeby odżywiać się zdrowo. Nie każdy ma warunki ku temu. Na przykład niektórzy mają pretensje, dlaczego ja mówię o suplementach. Ja się zgadzam, jeśli macie warunki macie czas, żeby sobie to zrobić, no to możecie chodzić po lesie, możecie zbierać sobie po polach, możecie zbierać sobie zioła, możecie uprawiać własny ogród, mieć własne przetwory, możecie mieć też własne zwierzęta i możecie, jeśli macie czas, to przetwarzać na swój sposób naturalny, konserwować, robić kiszonki być może i trzymać to i tym się żywić. Jest to najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić, ale wiem, że w 99,9% chyba procentach ludzie mieszkają jednak w takich warunkach, że nie mają albo czasu, albo pojęcia o tym, albo po prostu mieszkają w mieście i na betonie im nic nie urośnie. Dlatego no, niestety musimy, czy nam się to podoba, czy nie, wzmocnić się suplementacją. Oczywiście są też osoby w mieście, spotkałem takiego pana, który mówi, że jeździ na giełdę jakąś warzywną, tam kupuje sobie przetwora, potem miksuje to wszystko i ja to też pochwalam. Ale to znowu, tak naprawdę to jest emeryta, trzeba mieć czas, żeby sobie jeździć i tak skomplikowany sposób posiłki przyrządzać. Dlatego jeśli ktoś nie ma takich warunków, jeśli musi dużo czasu poświęcać na inne sprawy, choćby zarobkowe albo pilnowanie dzieci, No to co pozostaje jeszcze? No pozostaje suplementowanie się. I teraz te badania, o których mówię, dotyczyły szczurów, którym poddano niezdrową żywność. Tak? No to jeśli ktoś żywi się niezdrową żywnością, bo nie ma czasu przyrządzić sobie naturalny sposób posiłku, choćby z tych warzyw, no to jest skazany też na chorowanie. Te szczury, i to przeraziło naukowców, zaczęły chorować i to konkretnie chorować, w tym przypadku badano skutek złe działanie na mózg po 4 miesiącach miały stany zapalne, silne stany zapalne w mózgu i bardzo poważną utratę pamięci. Tak więc no, dość poważna sprawa, tak? Znaczy trzeba przyznać, że zrobiono badania też na młodych szczurach i na starych szczurach i młode tego nie miały po 4 miesiącach. Być może po dłuższym, nawet na pewno po dłuższym okresie by im to zaszkodziło, ale po 4 miesiącach nie miały tych takich skutków szkodliwych jak starsze szczury. Co znaczy, że no, to jest chyba oczywiste, młode organizmy są silniejsze, lepiej się regenerują, mogą znieść więcej. Tak samo jak starszy człowiek upadnie i się połamie, a młody się upadnie i się pozbiera i żadnego złamania, nic często nie ma nawet, on nawet nie widać po nim, że upadł, tak? Podczas gdy starszy człowiek może się zbierać długo, albo wręcz może być rzeczywiście poważnie połamany. To jest zaleta młodości, niemniej jednak młodość się szybko kończy, a czasami jest tak, że młodzi ludzie bardzo ciężko pracują nad tym, żeby zmarnować sobie starość. I bywa, że ten, który nie szanował swego zdrowia w młodości, cierpiał na starość. Ale jeśli już jesteśmy w starszym wieku, to też jesteśmy zainteresowani na przykład tym, żeby utrzymać sprawny umysł, nawet jeśli kości nam się sypią, to chcielibyśmy być sprawni umysłowo, nie chcemy mieć demencji, nie chcemy mieć Alzheimera, nie chcemy mieć Parkinsona i okazuje się, że ta niezdrowa żywność, jaką kupujemy w supermarketach, wysoko przetworzona, jak sama nazwa mówi, wysoko przetworzona, to znaczy, że wysoko nienaturalna. Mamy naturalną przetworzoną oraz wysoko przetworzoną. Lekko przetworzona jest potrzebna czasami po to, żebyśmy mogli ją zakonserwować w sposób naturalny i przetrzymać na okres zimowy, na przykład kiedy nic nie rośnie w ogródkach. Ale wysoko przetworzona jest najczęściej wzbogacona o pewne szkodliwe składniki. Wszystko co wartościowe jest w niej zabite, jakiekolwiek enzymy są tam zniszczone przez różne formy konserwacji.
A natomiast to, co jest bardzo cenne, jak błonnik na przykład, jest usunięta z tej diety. I natomiast jest tam świetne smaki, świetnie przyprawione. Przykładem takie, znaczy konkretnie, te szczury dostały to. Te szczury dostały w tym badaniu pizzę, dostawały chipsy, dostawały makaron. I to takie typowe jedzenie wysoko przetworzone, które ludzie lubią. Jadły co chciały, nikt im nie mówił, co mają jeść. I połowa szczurów miała dostęp do jeszcze takiego suplementu jak omega-3, a połowa nie. No i połowa była stara, połowa była młoda. Wyniki po 4 miesiącach były przerażające, ponieważ naukowcy nie spodziewali się aż tak dużego zniszczenia mózgów w tak krótkim czasie u szczurów. Na złym żywieniu. Na normalnym żywieniu tego nie było. I młode szczury, obojętnie czy żywiły się źle czy dobrze, w tym krótkim okresie też nie miały takich dramatycznych zmian. Natomiast wśród starszych szczurów tylko ta część nie miała tych szkodliwych zmian, która miała dostęp do omegi-3, czyli a konkretnie DHA. Ta część omegi-3, która jest dostępna tylko w rybach, ewentualnie w niektórych roślinach morskich typu algi na przykład, to ten rodzaj omegi-3 okazał się być zbawienny dla mózgów i był ochronny. Zarówno nie było stanów zapalnych, znaczy nie tak w 100%, ale niewielkie stany były, natomiast nieporównywalnie mniejsze niż u tych, co nie suplementowali się omegą-3. Natomiast też nie pogorszyła się u tych, co się suplementowali omegą pamięć, podczas gdy te drugie szczury, które żywiły się źle i nie miały omegi, po prostu traciły pamięć, to bardzo, bardzo mocno. Dotyczy to nawet rzeczy związanych z niebezpieczeństwem. Z reguły coś, co silnie nas wystraszyło, co nas zabolało, zapamiętujemy, one tego nie pamiętały. One traciły nawet tego. Czyli mówimy tutaj o typowym zniszczeniu mózgu, który prowadzi do tego, że następuje demencja, że człowiek, jeśli to przełożymy na ludzi, oczywiście, człowiek na przykład zapomina, jak się nazywa, zapomina, z kim rozmawia, nie rozpoznaje bliskich. No to coś takiego nastąpi szybciej u człowieka, prawdopodobnie też, bo to przekładamy, który żywi się właśnie niezdrową żywnością, niż u człowieka, który żywi się w sposób zdrowy. Sposób zdrowy można się żywić na różne sposoby, ale chodzi głównie o to, żeby nie używać, nie kupywać tego, co supermarkety nam sprzedają jako super smaczne. To chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o to. Ja osobiście suplementuję się omegą-3 sprawdzonej firmy, sprawdzonej jakości. Firma jest tak pewna siebie, że to jest najlepsze, co ona oferuje, że nawet udostępnia testy. Można sobie zbadać poziom omegi-3 przed naszym, zanim zaczniemy brać ich omegę, oraz po 4 miesiącach. I tak jak u szczurów nastąpiło gwałtowne pogorszenie, tak z reguły u ludzi następuje gwałtowne poprawienie poziomu omegi-3 w stosunku do omegi-6 w naszych organizmach. Bywa, że ludzie mieli 20 do 1, 30 do 1, czy 40, czy nawet 100 do 1, czyli 100 razy więcej omegi-6 niż omegi-3, a po 4 miesiącach schodzili do 3 do 1. Ideałem byłoby 1 do 1 oczywiście. Tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany taką sprawdzoną omegą-3, która poprawi nam pracę mózgu, zwłaszcza osobom starszym, i poprawi pamięć, no to skontaktujcie się z kimś, kto Wam udostępnił ten film, czy też link do tego filmu, lub skontaktujcie się ze mną, to pomożemy Wam go nabyć.